Wydawnictwo Literackie oraz audioteka.pl przedstawiają. Anna Kamińska. Simona. Opowieść o niezwyczajnym życiu Simony Kossak. Czyta Kinga Price. Wydawnictwo Literackie bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wypowiadają się w książce, za ich opowieści i prywatne wspomnienia. Ocalają one od zapomnienia wyjątkową postać Simony Kossak. Dzięki nim jej portret jest tak wyrazisty, bogaty i wielobarwny. Szczególne podziękowania składamy panu Lechowi Wilczkowi za jego cenne uwagi, spostrzeżenia i piękne zdjęcia zawarte w książce przywołujące białowieski świat Simony Kossak. Kossaków postrzega się retro, jak epokę, która minęła. A ona nie minęła. O nie, nie, nie. Wszystko zaczyna się od nas. Simona Kossak. Kraków. Ryngraf. To miał być czwarty kossak. To miał być syn Jerzego, wnuk Wojciecha i prawnuk Juliusza, który miał odziedziczyć po nich talent, pędzle i paletę z farbami. To miał być męski potomek, dziedzic, który miał przejąć rodzinną pracownię przy placu Juliusza Kossaka IV w Krakowie. Miał dźwigać sztalugi i znane nazwisko oraz przedłużyć dynastię kosaków, malarzy koni i batalistów. To miał być chłopiec, na którego czekała cała rodzina. W Kossakówce posiadłości kosaków, w pobliżu Wawelu, tuż obok placu Kossaka i Alei Trzech Wieszczów – Wszyscy liczyli na to, że Elżbieta Kossak, żona Jerzego, trzeciego kossaka malującego konie, urodzi chłopca. Jerzy miał już dwie córki Marię z pierwszego małżeństwa z Ewą Kaplińską i Glorię z drugą żoną Elżbietą Dzięciołowską-Śmiałowską. Nie miał ani syna ani brata, dlatego tak bardzo zależało mu na męskim potomku. 30 maja 1943 roku okazało się, że nie będzie czwartego Kossaka. Wierzówce Willi Jerzego, stojącej na terenie Kossakówki, pojawiła się trzecia Kossakówna. Simona Kossak przyszła na świat w niedzielę. W gońcu krakowskim w wydaniu niedzielnym 30-31 maja. Opublikowano na drugiej stronie listę zidentyfikowanych zwłok 65 polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Zapowiadano też koncert Haliny Schwarzenberg Czerny Stefańskiej 2 czerwca o godzinie 15:45 w Starym Teatrze. Z gazety można się też było dowiedzieć, że zioła Urosa, magistra Wolskiego, uśmierzają bulnerek i pęcherza a darmol najlepiej przeczyszcza. Frankowska Sabina, położna krakowska z ulicy Czarneckiego 8 przez 1, informowała, że udziela porad w godzinach 9.19. Ktoś chciał sprzedać samochód. Auto Fiat na gaz drzewny z kotłem, trzytonowe, imberta na chodzie, sześć gum w bardzo dobrym stanie. Zgłoszenia Kraków Telefon 238 39. W gadzinówce ogłasza się tak zwana dobra partia. Magister praw, kawaler lat 33, pensja 1000 zł i deputat. Własny majątek, na kierowniczym stanowisku, energiczny, przedsiębiorczy, poszukuje w celu matrymonialnym panny młodej, inteligentnej, przystojnej, dobrze zbudowanej i gospodarnej. Majątek dla wspólnego dobra pożądany, lecz niekonieczny. Zgłoszenia z fotografią: Postrestant, Przemyśl 1. Pod magister ktoś prosił o pomoc. Doga Tygrys zaginęła Wabi się Aza. Za wskazanie, gdzie się znajduje wynagrodzenie 1000 złotych. Stankusz Franc Kraków ulica Zabłocie 20. Tego dnia. Wypadającego w kalendarzu między dniem matki a dniem dziecka w ogrodzie kosaków kwitły obsypane kwiatem jabłonie. I prawdopodobnie tego dnia Jerzy Kossak na wieść o tym, że ma córkę, strzelił do ryngrafu z Matką Boską. Dziunia kiedy Elżbieta Kossak szła w latach 40. w otoczeniu dwóch dogów niemieckich ulicami Krakowa z bransoletką w kształcie węża na ręku, musieli oglądać się za nią wszyscy przechodnie. Dziunia, jak nazywano ją w rodzinie, miała klasę, urodę i to coś, co mężczyznom podoba się w kobietach. Jerzową Kossakową. Szczupłą długonogą blondynkę z ładnym biustem i wciętą talią, spacerującą z psami, do dziś pamiętają jej krewni i starsi mieszkańcy Krakowa. Matka Simony, Elżbieta Kossak z domu dzieńciołowska śmiałowska, była kobietą o wyjątkowej urodzie, a na dodatek bardzo o siebie dbała. W Krakowie, w tym ostatnim zresztą nie była wyjątkiem. Krakowianki podczas okupacji chodziły do kapelusznika, odświeżały szafy i przerabiały ubrania u krawca, pielęgnowały fryzury, kopiując modę okupanta na berlińskie fale. Zakręcały włosy z tyłu głowy na wałki z miękkiego drutu, wzorem niemieckich kobiet, mimo że polskie podziemie przekonywało je, by nie małpowały okupanta. Nosiły oficerki, opalały się na brązowo, co było ostatnim krzykiem mody, i uczyły się angielskiego, który był trendy. Urządzały seanse spirytystyczne, potańcówki przy patefonie, grały w brydża i hodowały psy, co też było na czasie. Chodziły do starego teatru, na przykład na rozkoszną dziewczynę Benackiego, i żeby uciec od hałasu okupowanego Krakowa, jeździły w niedzielę do Lasu Wolskiego. Sypały do wcipami, tańczyły tango, chodziły do wróżki, przesiadywały w kawiarni, a czasami chciały się kochać więcej niż przed wojną. Wychodziły za mąż i kupowały suknie ślubne, zamawiane z wyprzedzeniem, w sklepie paryżanka. Wypożyczały welony w punkcie przy Starowiślnej, farbowały włosy w zakładzie fryzjerskim alba na szczepańskiej. Kupowały kwiaty w kwieciarni przysiennej. I może w pieleszach domowych Wściekały się, że ich randki, potańcówki, śluby, porody, chrzty, spacery z wózkiem na błoniach czy plantach przypadły na czas okupacji. I może te wrażliwsze zapadały na choroby nie tylko nerwowe i nie spały po nocach, a do szczęścia zamiast dzieci bardziej potrzebowały psychiatry. Na ulicy udawały jednak, że nic je nie wzrusza. I wyśmiewały po cichu legendę stworzoną przez niemiecką publikę o tym, że osadę Krakau założył wódz wikingów Krakus. Jak trzeba było, histeryzowały z talentem aktorskim na posterunku Gestapo przy ulicy Pomorskiej i ściągały z palców pierścionki, przekupując funkcjonariuszy, by uwolnić kogoś bliskiego. Gestapo w Krakowie... Za wypuszczenie więźnia żądało najczęściej biżuterii, złota, dzieł sztuki, a powodzeniem cieszyły się zwłaszcza obrazy Juliusza Kossaka. Krakowianki plotkowały też o Warszawiankach, które mówiły o nich, że we wrześniu 1939 roku przyjęły Niemców w Krakowie z otwartymi ramionami denerwowały się, gdy jesienią 1944 roku słyszały wierszyk. Warszawskie kobiety chwyciły za bagnety, a krakowskie szmaty lecą do łopaty. W sierpniu 1944 roku Krakowianki skuszone przez Hansa Franka propozycjami przydziałów kartek żywnościowych, papierosów, wódki itd., podobnie zresztą jak mężczyźni, zgłaszały się dobrowolnie do budowy wałów, umocnień dla armii niemieckiej. Polskie podziemie grzmiało. Andrzej Chwalba pisze: Złość mieszała się z poczuciem bezsilności, pogarda wobec tzw. kawalerów łopaty z ich potępieniem. Uznano ich za małych ludzi, podszytych tchórzem, wygodnickich, widziano w nich krakowskiego kołtuna. Niezależnie od sytuacji okupacyjnej w Warszawie i Krakowie, Krakowianki, podobnie jak mieszkanki stolicy, żyły takim samym podwójnym życiem: pierwszym na niby, na ulicy pełnej niemieckich mundurów i terroru, oraz drugim domowym. Matka Simony, tak jak inne młode kobiety w Krakowie, ubrana ze smakiem, z głową podniesioną do góry i aprobatą życia takiego, jakie jest, trzymała fason w tych schizofrenicznych czasach. Elżbieta Dzięciołowska-Śmiałowska, zanim została jeżową kosakową, była jego flamą, nie żoną, nie narzeczoną, nie dziewczyną, tylko kochanką. Jej romans z Jerzym Kossakiem rozwijał się latami. Kossak, żonaty z Ewą Kossakową z Domu Kaplińską, związał się z młodszą od siebie o 24 lata Elżbietą prawdopodobnie w połowie lat 30.. Był to, jak można domniemywać, związek nauczyciela i uczennicy, romans szefa i asystentki, miłość kobiety, która miała urodę, i mężczyzny, który miał nazwisko, a do tego żonę i córkę. Historie tego romansu zdradzają obrazy Jerzego Kossaka. W 1935 roku przyszły ojciec Simony namalował portret ojca Elżbiety, Wiktora Dzięciołowskiego. Swój obraz podpisał Najmilszej Elusieńce na pamiątkę jej kochanego ojca. Napisał właśnie. Elusieńce albo Elżunieńce, co nie jest dziś łatwe do rozszyfrowania. W połowie lat trzydziestych Jerzy i Elżbieta najwyraźniej nie tylko się już znali, lecz także lubili. W 1937 roku Kossak namalował z kolei obraz na motywie ballady Adama Mickiewicza Ucieczka. Jeździec trzyma na nim nagą dziewczynę o rysach Elżbiety, a u dołu widnieje dedykacja bardzo kochanemu bubusiowi w dzień imienin. Bubusiem i bobusiem Jerzy nazywał Elżbietę, gdy już była jego żoną. W tym samym roku Maria Pawlikowska Jasnorzewska, siostra Jerzego, pisała w liście do przyjaciela kosaków Rudolfa Jędrzejowskiego. A Jurek oszalał znowu z miłości. A wtedy gotów byłby tuczyć taką gęś nawet kluskami zrobionymi z własnej rodziny. Trzeba go unieszkodliwić jakoś. Ewa też jest w położeniu fatalnym, prosi aby pan wpłynął na Jurka, aby choć coś jej dawał na córkę jej potrzeby. Jak wynika ze wspomnień glorii Kossak, starszej siostry Simony, ich ojciec i jego pierwsza żona Ewa żyli już wówczas jakiś czas w separacji. Jerzy zajmował parter a Ewa piętro jeżówki. Wojciech Kossak, ojciec Jerzego, który również miewał liczne flamy, też chciałby syn powiedział swojej kochance, idź z Bogiem. W 1938 roku w liście do żony pisał. Co do Jurka, to chociaż on te dziunie uważa za ostatnie słowo porządnej kobiety, to ja jestem pewny, że cała ta komedia z za pójściem to groźba. Jak ty ze mną nie, to ja za innego, żeby on chciał raz zmądrzyć i powiedzieć jej szczęśliwej drogi. Gdzie mogli się poznać rodzice Simony? Antoni Woźniakowski, wnuk Jerzego i Ewy Kossaków, dokładnie tego nie wie, ale podobno ktoś w rodzinie mówił, że Dziunia była sekretarką jego dziadka. Idąc tym tropem i wertując korespondencję Wojciecha Kossaka, można natrafić na kolejny ślad. W 1938 roku w liście do Jerzego prosi on syna: Posyłam na ręce mamy cztery, jak zobaczysz, kapitalne obrazy dla chorwiców. Poproś ich, aby ci po jednym egzemplarzu dali do skopiowania. Ja bym ci po 100 złotych za dobre przysłane do Juraty, tylko nie podmalówki Bubusia z góry potrącił. Jeśli Elżbieta robiła podmalówki w pracowni kosaków lub była sekretarką, to mogli się poznać właśnie tam, albo na zawodach jeździeckich, w których Elżbieta startowała przed wojną, albo na polowaniu, ulubionym zajęciu Jerzego. Mogli także zawrzeć znajomość przez matkę Elżbiety, która, jak wspomina, gloria Kossak malowała. Nikt z rodziny nie wie tego jednak na pewno. Za to nie ulega wątpliwości, że ze względów obyczajowych nie ma rozwodów w porządnych rodzinach o rozwodzie Jerzego i Ewy nie mogło być mowy. W 1940 roku Ewa Kossak, jak wynika z korespondencji sióstr Jerzego, Magdaleny Samozwaniec i Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, była już nieuleczalnie chora, a jej mąż jeszcze za jej życia nazywał ją nieboszczką. Czym Elżbiecie zaimponował Jerzy? Nazwiskiem? Czy może w starszym od siebie mężczyźnie szukała ojca? na pewno nie oczarował jej pieniędzmi. Kosakowie mieli wtedy spore długi, ani urodą. Jerzy był niski i krępy, nie za wiele odziedziczył po swoim przystojnym ojcu. Ale ona kochała go na zabój, twierdzi ich wnuczka Joanna Kosak, córka Glory, siostrzenica Simony. Elżbieta, wiążąc się z Kossakiem chciała przejść do historii. To tajemnica Poliszynela w Krakowie. Natomiast Simona o małżeństwie rodziców mówiła Moja mama tak się zakochała w ojcu, że wszystko, co było jego, stało się automatycznie jej. Znali się długo, matka miała czas poznać ojca gusty i przyjęła je jako swoje. Była całym domem i tradycją, jaka panuje w kossakówce. O rodzinie Elżbiety nie za wiele dziś wiadomo. Najbardziej poruszającą postacią wśród jej najbliższych jest ojciec, Wiktor Dzięciołowski, który podobno lubił schodzić z portretu. Stawał wtedy przed krewnymi i zarządzał. Kiedy na świecie pojawiła się druga córka Elżbiety Simona zszedł z portretu, jak głosi rodzinna legenda stanął za plecami Jerzego, poklepał go po ramieniu i szepnął mu do ucha. Simona. Masz ją nazwać Simona. Jak mówi dziś Joanna Kossak, Jerzy Kossak nie ośmielił się nazwać drugiej córki inaczej. Portret Wiktora Dzięciołowskiego wisiał w w sypialni Elżbiety i Jerzego. Zdaniem Glorii Kossak był namalowany przez babcie na podstawie zdjęć fragmentów włosów i wąsów przechowywanych w saszetkach. Osobliwością tego portretu jest to, że dziadek często zmieniał wyraz twarzy, był też zawsze barometrem sytuacyjnym dla matki i dla mnie. Dziadek Simony był pierwszym mężem jej babki Anny Dzięciołowskiej-Śmiałowskiej z domu Biesiadeckiej i nie zdążył wychować Elżbiety. Zmarł, gdy matka Simony miała rok, a potem już tylko schodził z obrazu. Tak jakby chciał nadrabiać zaległości z zaświatów, wychować córki, poznać wnuczki. 21 lipca 1940 roku zmarła na raka Ewa Kossak. Dwa tygodnie później, 5 sierpnia 1940 roku, świeżo upieczony wdowiec Jerzy Kossak wziął ślub. W krakowskim kościele świętej Anny, w obecności swojego przyjaciela i sąsiada, Adama Żeleńskiego, ostatniego właściciela krakowskiego zakładu witraży, bratanka Tadeusza Żeleńskiego boja, ożenił się z Elżbietą, która tym samym przestała być flamą. Kompleks. Elżbieta Kossak nie była kobietą, którą interesowałby puder dla niemowląt Vassenol, tak reklamowany w 1943 roku. Wesołość na twarzach matki i dziecka to oznaka zadowolenia. Nie ma już ran od odleżenia. Nowonarodzoną Simoną zajęła się więc niańka. Elżbieta nie chciała nawet karmić dziecka. Nie wiadomo, czy jęknęła samiczka tak jak w 1941 roku przy narodzinach pierwszej córki Glorii. W każdym razie, gdy służba przynosiła jej niemowlę w pierwszych dniach po porodzie, mówiła: Nie będę tego karmić, zabierzcie to. Gdy Jerzy Kossak doszedł już do siebie po tym, jak usłyszał, że to znów córka, Prosił żonę, by choć na chwilę przystawiła dziecko do piersi. Podchodził do niej i mówił – nakarm, Bobuś, bo to piszczy. Wieloletnia przyjaciółka Simony wspomina, że Elżbieta nie miała instynktu macierzyńskiego. Uważała, że dzieciom nie należy okazywać uczuć, bo jak dorosną, to i tak odejdą. Wychowywała obie córki pod stołem, jak psy. Simona w wywiadzie z 1991 roku, jakiego udzieliła Annie Balickiej z Polskiego Radia Kraków, przyznała, że matka tuż po porodzie obie je odrzuciła. Tłumaczyła to jednak tym, że matka miała kompleksy, bo nie potrafiła dać kossakowi syna. W 1943 roku, kompleks Elżbiety, niczym królowej na monarszym dworze. Rozwijał się wraz z angielską chorobą nowonarodzonej córki. Simone miała krzywicę miejską chorobę zadymionej XIX wiecznej Anglii oraz rozszczep podniebienia. Dziecko było tak słabe, że obawiano się, czy w ogóle przeżyje. Kiedy Simone walczyła o przeżycie, a jej matka zmagała się z gender disappointment na ustach mieszkańców okupowanego Krakowa. Oraz na pierwszych stronach prasy konspiracyjnej pojawiało się często nazwisko wyższego oficera SS, Friedricha Wilhelma Krugera. Kilka tygodni przed narodzinami Simony, w dzień 54. urodzin Hitlera, 20 kwietnia 1943 roku, dwucylindrowy szary Mercedes SS Obergruppenführera Krugera został obrzucony granatami w Alejach Trzech Wieszczów. Tuż przy Kossakówce. W wyniku akcji Armii Krajowej wymyślonej przez Organizację Specjalnych Akcji Bojowych Osa Kosa, Kruger, urzędujący na co dzień razem z gubernatorem Hansem Frankiem na Wawelu, został ranny. Po hospitalizacji wracał do pracy i jak donosił konspiracyjny dziennik Polski, po zamachu wpadł w manię prześladowczą. Wydał zarządzenie mieszkającym w budynkach wokoło zamku Niemcom, zakazujące wyglądania na wewnętrzną stronę dziedzińca, gdyż tam wychodzą jego okna. Wśród wszystkich Niemców mieszkających w obrębie Wawelu oraz policji tam stacjonującej kruger uważany jest za wariata. Według prasy konspiracyjnej, która była spóźniona w stosunku do szmatławca gońca i docierała tylko do nielicznych, w Krakowie mieszkało wtedy ponad 251 tysięcy Polaków, około 2 tysięcy Ukraińców, już tylko ponad 8 tysięcy Żydów i około 21 tysięcy nieumundurowanych Niemców. Rynek główny nazywał się teraz oficjalnie Adolf Hitler, plac. A za wymówienie słowa Wawel zamiast Krakauerburg, gdzie pływał w basenie i pił szampana jeden z największych zbrodniarzy nazistowskich, Hans Frank, można było trafić do więzienia. Po zamachu na obermorderce Krugera, zaczęły się łapanki, przesłuchania w więzieniu przy ulicy Montelupich, śledztwa w katowni Gestapo przy ulicy Pomorskiej i publiczne egzekucje, które miały osiągnąć swoje apogeum w okresie jesiennego, dzikiego terroru. Za murami kosakówki życie rodzinne toczyło się w tym czasie swoim rytmem. Jerzy Kossak stał od siódmej rano przed sztalugami, jak przed wojną, ale teraz zamiast scen batalistycznych malował marnej jakości końskie łby. W czasie okupacji były one towarem wymiennym. Kossak płacił nimi za jajka, salceson czy słoninę, i cała rodzina mówiła, że Jerzy maluje pieniądze. Jego żona zaś, mimo że chorowita Simona przysparzała jej problemów, wciąż miała ideę fix, by urodzić syna. Razem z mężem nie ustawali więc w staraniach o czwartego kossaka. Kompleks braku męskiego potomka ujawnił się nawet w związku ze chrztem Simony. Kossakowie długo nie zakładali córce krzyżma i czepka przystrojonych koronkową kołderką. Mijały letnie miesiące 1943 roku: czerwiec, lipiec i sierpień, a dziecko wciąż było nieochrzczone. Simone przyniesiono przed ołtarz dopiero gdy miała trzy i pół miesiąca. Chrzest odbył się 15 września 1943 roku w kościele świętej Anny. Jak wskazywałby na to wpis w księgach parafii. Jeśli kosakowie szli do kościoła z wózkiem, na przykład wzdłuż plant, mogli spotkać po drodze pana polującego tam na gołębie albo panią z budki z wodą sodową, wyczesującą z włosów wszy. W dzień nie spotkali raczej bezdomnych, śpiących czasem na ławkach z napisem Nur fir Deutsche. Mogli też nie oglądać takich scen, lecz kupić na plantach lody. Wystawiać twarze do słońca, a po drodze żartować. Podobno Hitler ze Stalinem podpisali układ w sprawie podziału GG generalne gubernatorstwo między siebie? Tak, Hitler dostanie jedno G, a Stalin drugie. W księgach parafialnych Uniwersyteckiej Kolegiaty Świętej Anny z 1943 roku. Łacińska informacja o chrzcie córki Elizabeth Marii Bin i Georgiusa Matiasa Stefanusa Trin, kossaków, widnieje pod numerem 38. W pierwszej rubryce znajduje się jednak wpis Lazari, a to oznacza, że chrzest ich córki odbył się nie w kościele, lecz w szpitalu Świętego Łazarza przy ulicy Kopernika. Dlaczego nie w kościele? oddalonym zaledwie o 10 minut drogi pieszo od placu Kossaka 4, domu rodzinnego Simony. Ksiądz z parafii św. Anny, gdzie trafiały dokumenty ze szpitala św. Łazarza, przypuszcza dziś, że niemowlę, podobnie jak inne dzieci, które były wtedy chrzczone przez kapelanów kliniki, musiało być umierające. To w szpitalu św. Łazarza, wtedy częściowo niemieckim, lekarze uratowali życie chorowitej dziewczynki. Kossakowie ochcili córkę w obecności rodziców chrzestnych Antoniego Hudoby, lekarza z ulicy Starowiślnej, może pracował w szpitalu przy Kopernika, oraz Marii Zakrzewskiej, żony Tadeusza, mieszkanki Kossakówki. Nie wiadomo kiedy dokładnie Simona trafiła na oddział, ale pewne jest, że zabrał ją tam pediatra, który pojawił się u Kossaków, być może Antoni Chudoba, i zobaczył słabe, zaniedbane niemowle z biegunką. Kosakowie powiedzieli kapelanowi szpitala, księdzu Edmundowi Nowakowi, aby chrzcząc ich córkę, nadał jej imię Simona. Jednak ten nie znał takiego imienia, dlatego jako pierwsze wpisał w księdze Gabriela, które w takiej sytuacji podsunął mu Jerzy, a dopiero jako drugie Simona. W kosakówce Gabriela Simona będzie jednak zawsze nazywana Simoną. Jerzy pamiętał, że archanioł Gabriel zwiastował Maryi Pannie, że będzie miała syna. Uznał więc, że jeśli nazwie córkę Gabriela, będzie to dla niego i dla żony dobry znak na przyszłość. Jak pokaże historia, imię archanioła Jerzemu i Elżbiecie kosakom raz miało pomóc w staraniach o męskiego potomka. I nieraz miało być jego zwiastunem. Fabryczka. W pracowni Jerzego Kossaka na pierwszym planie stały sztalugi i parawany, szafki na pędzle, tapczan i taborety dla klientów wisiały szare zasłony. W głębi znajdowały się mundury wojskowe, kostiumy, broń, kaski, siodła, stało biurko i skrzynie z szeleszczącymi kalkami, z których odrysowywały się kontury obrazów. Wzrok wchodzących przykuwał naturalnych rozmiarów, skórzany model konia z ruchomą głową i skręcanymi nogami, przywieziona z Wiednia przez Wojciecha Kossaka, malarza cesarzy, końska atrapa. W powojennej pracowni Jerzego Kossaka błyszczały jeszcze hełmy, które pozowały do palenia sztandarów pod berezyną, i leżały palety służące twórcom panoramy racławickiej, ale na jego obrazach, nie pędziły tabuny koni, i nie toczyły się walki, i nie przelewano za ojczyznę krwi. Minął już czas, kiedy jego dziadek Juliusz malował w tej samej pracowni bitwę pod Parkanami. Minął też czas, kiedy jego ojciec malował tu pobojowisko pod iganiami. Minął nawet czas, kiedy on sam tworzył odwrót Napoleona z pod Moskwy. To były czasy trzeciego kossaka który malował pieniądze czyli masówkę. Jeszcze zatrudniał zawsze kilku uczniów, którzy pod okiem profesora, jak na niego mówili, wytwarzali portrety koni, sceny typu ułan z dziewczyną, wesela góralskie i krakowskie, czy sceny z polowań, malowane to znaczy produkowane taśmowo, tak by wszyscy zatrudnieni w tej pracowni, a przede wszystkim rodzina kosaków, mieli za co żyć. Dzień w pracowni zaczynał się od ćwiartki wódki. Czwartka, po którą jako najmłodszy biegałem do pobliskiego sklepu koło placu Kossaka, była swoistą muzą profesora. Wspominał jego uczeń Juliusz Solecki, który dzięki niej znacznie łaskawiej patrzył na podmalówki produkowane seryjnie przez jego uczniów na czele z Leszkiem Piaseckim, Mieciem Krzyżakiem, Władysławem Bieńkowskim. Była także szczególnie zimą rozgrzewką w zimnej pracowni malarza, mieszczącej się w skromnym budynku z drewna, tuż obok jego domu, gdzie stare hełmy napoleońskie łapały deszczówkę z przeciekającego dachu, na którego remont brakowało pieniędzy. I gdzie trzeba było stąpać po ruchomych deskach podłogi, która miała już swoje lata i aż prosiła się, by ją zamienić na nową, tak samo jak szklany sufit. Jerzy Kossak zaczynał pracę punktualnie od dziewiątej rano. Jego obrazy powstawały w koprodukcji uczniowsko-kupieckiej. Uczniowie gruntowali płótna i robili tzw. Tak podmalówki, tło, kontury konia i postaci ułana. Kossak, mistrz szczegółu, skupiał się natomiast na wykończeniówce, czyli nanosił na podmalówkę detale. Guziki i naszywki u munduru Połysk końskiej sierści, lśniące końskie zady, ostrogi albo brzuski, które pojawiały się na szarym tle. W fabryczce obrazów Kossak, podobnie jak to się działo w fabryce obrazów Rubensa czy Rembrandta, na koniec sygnował płótna swoim nazwiskiem. Gdy gotowe dzieło wyschło, na rewersie przybijał pieczątkę. Stwierdzam autentyczność tego obrazu Jerzy Kossak. Zdarzało się, że poranek zaczynał się od rozmów z handlarzami, którzy z wyłożonych na biurku zdjęć i pocztówek wybierali sobie obraz, narzucając malarzowi jego wymiary. Dyktowali je zresztą nie tylko handlarze, dobijający niezły procent na każdym z tych Napoleonów, świętych Hubertów i wesel krakowskich. Zdarzyło się, że wymiary przyszłego obrazka dyktowali również kominiarz. Bezskutecznie upominający się o regulację zadłużenia z tytułu wykonanej przez siebie pracy, lub blacharz łatający szklany dach nad pracownią, wspominał Solecki. Jerzy Kossak malował każdego dnia przez cały tydzień od rana do obiadu. W porze obiadu porzucał roboczy drelich, odpoczywał od zapachu terpentyny, wychodził z pracowni i szedł do domu. Popołudniowy posiłek jadł zawsze z żoną. Gdy odpoczywał, nie wolno było biegać ani trzaskać drzwiami. Cała rodzina była podporządkowana Jerzemu. Pod Rzemce układał swojego psa myśliwskiego, seterkę irlandzką, spotykał się z myśliwymi albo zakładał swoje nieśmiertelne pumpy, poprawiał wąs i szedł na spacer. Idąc w stronę rynku głównego, Odwiedzał sklep z przyborami łowieckimi przy ulicy Grodzkiej, a w drodze powrotnej zatrzymywał się u aptekarza przy Zwierzynieckiej, który przyrządzał mu specjalne mikstury i zioła na wątrobę. Wchodził do sklepów przy Wiślnej, do punktu oprawy obrazów Słotołowicza i odwiedzał sklepy z antykami. Do jednego z nich mógł zabrać kiedyś Simonę. Kupiłam w sklepie... Z ramami do obrazów, klatkę na papuszki, którą ktoś kiedyś tam przyniósł, i ona sobie smętnie stała w kącie. Może stała tam pół roku, może rok. Ja dość długo zbierałam na nią grosiki, to jeszcze było w szkole. Przywiozłam tę klatkę do domu i po miesiącu miałam uciechę, ponieważ znalazłam zwierzątko, o którym nie wiedziałam, jak się nazywa. I dopiero trzeba było sięgnąć do autorytetów rodzinnych, żeby powiedzieli. Dziecko kochane przecież to jest pluskwa W czasie wolnym od pracy Jerzy Kossak stawał często na stołeczku obok wysokiego muru Kossakówki od strony alej Trzech Wieszczów i rozmawiał ze znajomymi przechodniami Udoskonalał też obuwie myśliwskie przygotowywał naboje i jeździł na polowania Po wojnie już nie jeździł konno jak wcześniej jedynie polował Lubił sport i ruch na świeżym powietrzu jako sześćdziesięcioparolatek kupił sobie rower favorit wieczorami siadał na werandzie w fotelu i przy kawie paląc papierosa przyjmował gości należał do ludzi szalenie towarzyskich był przeciwieństwem artysty samotnika znajomi wprost przepadali za nim jego błyskotliwy dowcip, duża inteligencja, bogate doświadczenie i zawsze zaskakujące pomysły zjednywały mu przyjaciół i wielbicieli, pisał Zygmunt Niewidowski, jego szwagier, mąż Magdaleny Samozwaniec. Kobiety go uwielbiały. Jest przemiły, ma w sobie coś z kmicica, dobroć i rycerskość, bez chełpliwości wrodzonej przeciętnym ludziom, a przede wszystkim artysta w każdym calu, pisała urzeczona nim dziennikarka Ewa Millerowa. I dodawała, odczuwam doskonale jego położenie jako syna. Jest dumny z chwały ojca, z tradycji dziadka, a za skromny, by o sobie mówić. O Jerzym śmiało można powiedzieć, że jest godnym spadkobiercą talentu obu tych wielkich artystów. Mniej natomiast wielbiła go własna rodzina, ojciec i siostry. Wojciech Kossak opisywał Dżerego w listach do żony i przyjaciół jako śmierdzącego opoja i złodzieja, łajdaka, cymbała, opasłą chłopczynę, a rzadziej jako mądre chłopia. Maria Pablikowska-Jasnorzewska, zwana Lilką, w listach do rodziny pisząc o bracie używała takich określeń jak głupi Jurek, nieinteligentny facet po prostu. Magdalena Samozwaniec zaś ubolewała, iż Jurek Kossak i my z Lilką, oto najlepszy przykład, że nawet te same geny rodziców nic nie znaczą. I obie zazwyczaj w swojej korespondencji i twórczości pomijały brata, jakby go wcale nie było. Tymczasem był tuż obok, w sąsiadującej z kossakówką willi Jeżówka i wieczorem, do kolacji, bez względu na to, czy byli w domu goście, czy do stołu zasiadał tylko z żoną, zawsze przebierał się w czarne smokingowe spodnie, białą koszulę ze sztywnym gorsem, czarną muszkę starannie związaną pod szyją, a do tego czerwony fraczek, jak wspominał niewidowski. Z gośćmi grał w karty, zabawiał towarzystwo i żonę, a następnego dnia rano szedł jak zwykle do pracowni. Nie był zadowolony z tego, co maluje i produkuje jego fabryczka. Ciskał paletą i pędzlami i ubolewał nad tym, że rzadko już tworzy coś na miarę kossaka. Nieraz załamywał się, opowiadała jego córka Gloria, gdy w jeden dzień przyszło mu namalować piętnaście jednakowych główek końskich. Płakał prawdziwymi łzami nad rozmienianiem talentu na takie marne, wstyd przynoszące malunki. Miejsce przedwojennych Żydów, pisała Gloria, kupujących obrazki i łatających pożyczkami dziury w domowym budżecie, zajęła nowa generacja już na mniejszą skalę handlarzy jak Leicht i Klupa, też dobre mąciwody. Kossak był u nich bez przerwy zadłużony goniły go terminy, malował coraz więcej obrazów marnej jakości. Byłby się wyrwał z tych pazernych szponów tałatajstwa, z ich wekslami, rachunkami i całym tym podcinającym mu skrzydła przyziemnym egzystowaniem, twierdziła Gloria, gdyby nie miał uszy kamienia muńskiego w postaci żony i dzieci. Dzień w dzień Jerzy dźwigał swój krzyż, sztalugi i palety z farbami i wypełniał przeznaczenie trzeciego Kossaka. I dzień w dzień twórca wyklętego przez powojenną cenzurę obrazu Cud nad Wisłą, malarz, o którym milczała prasa, a środowiska twórcze przykleiły mu etykietkę epigona ojcowskiej tematyki i łatkę rzemieślnika, wstawał rano, nie poddawał się i żeby zarobić na utrzymanie rodziny oraz służby, malował. Nocniki. Zapach perfum antylopa, szelest przymierzanych sukien i dźwięk dobieranej biżuterii wypełniały dom, gdy Elżbieta Kossak szykowała się na bal. Dziunia odsłaniała wtedy dekolt, eksponowała biust i podkreślała wąską talię. W futrzanej etoli z lekko zakręconymi blond włosami z czerwoną szminką na ustach i w mieniącej się biżuterii Wyglądała jak gwiazda przedwojennego kina. Jerzy i Elżbieta Kossakowie lubili się bawić. Przed wojną, w czasie wojny i po wojnie. Życie towarzyskie w czasie okupacji było o wiele bujniejsze niż po wojnie, wspominała gloria Kossak. Dom był otwarty dla wszystkich. Koczowały tu często zmieniające się watachy krewnych, zmuszonych do opuszczenia dotychczasowych swoich siedlisk. Godziny policyjne sprzyjały przeciągającym się do świtu przyjęciom tak zwanym nocnikom. Kossakowie nie byli wyjątkiem. W innych krakowskich domach też odbywały się nocniki. Ze względu na wczesną godzinę policyjną goście przychodzili z własnymi kocami, piżamami, szczoteczkami do zębów i nocowali u gospodarzy. W czasie nocników Jerzy Kossak lubił występować w żupanie, kontuszu i z karabelą. W domu Kossaków bawiono się z fantazją, a biesiadników nigdy nie brakowało. Sarmackie stroje, okna otwarte na oścież, matka przy pianinie i śpiewy polskie na całego, aż echo niosło przez ogród, wspomina Gloria Kosak. Na pianinie grano polskie melodie od Chopina przez kolędy aż do Mazurka Dąbrowskiego. Żandarmi nieraz, zwabieni hałasem, zaglądali do ogrodu i nic nie kojarząc, wracali na swój nocny rąd. Jerzy i Elżbieta Kossakowie mieli bowiem glejd bezpieczeństwa, na który składała się ich czysta aryjskość i międzynarodowa renoma malarzy kosaków. Na obrazach tej rodziny zależało niejednemu naziście. Kossaka na ścianie chciał mieć nawet... Hans Frank, który proponował Wojciechowi pracownię na Wawelu. Według przekazów rodzinnych, Wojciech Kossak w 1941 roku, na rok przed śmiercią, udał przed oficerami Gestapo przysłanymi przez Franka stetryczałego wariata. Trzęsącymi się rękami pokazał im, że już nie maluje, a jedynie odświeża swoje stare obrazy. O dzieła dopominał się też inny nazista w rządzie Franka. Teodor Bauder, który w lipcu 1941 roku po agresji Niemiec na ZSRR złożył Jerzemu Kossakowi propozycję malowania portretów na froncie. Jerzy odmówił. Na glejd Kossaków składało się coś jeszcze. To coś miała Elżbieta, której wujkiem był sam żelazny kanclerz. Otto von Bismarck, mający wypowiedzieć słowa bijcie Polaków, ażeby aż o życiu zwątpili. Ze wspomnień glorii Kossak wynika, że żona Bismarka Joanna Putkamer i babcia Elżbiety Kossak ze strony ojca Olga Putkamer były siostrami. Pokrewieństwo z rodziną Putkamerów potwierdza akt chrztu Elżbiety Kossak, który zachował się w księgach kancelarii parafii św. Mikołaja w Bochni. Elżbieta mówiła bardzo dobrze po niemiecku i podczas okupacji cieszyła się opinią kobiety ze stali, dla której nie ma spraw nie do załatwienia. Platynowa blondynka, spokrewniona z junkrami pruskimi, w randze książęcej, której mężem był Georg Ritter von Kossak, Opisywała ją najstarsza córka. Miała wszelkie warunki po temu, by pomagać ludziom. Chodziła na pomorską do Gestapo i wyciągała osoby umieszczone na listach egzekucyjnych. Jerzy Kossak też nie uniknął aresztowania i, jak twierdzą jego potomkowie, uratowała go żona. Kiedy sytuacja tego wymagała, Elżbieta ruszała do boju, a potem znów, młoda i elegancka, o wyglądzie Marleny Dietrich, się bawiła. Wojna zabrała rodzicom Simony wiele, ale nie odebrała im chęci zabawy i nic tego nie zmieniło. Ani krakowska Czarna Niedziela, 6 sierpnia 1944 roku, po której urządzono w Kossakówce kocioł, ale nie znaleziono żadnych zakazanych rzeczy, i trzydzieści aresztowanych wtedy osób szybko zostało zwolnionych. Ani powstanie warszawskie, po którym dom Jerzego wypełnił się uciekinierami. Hans Frank, któremu dziadek Simony odmówił namalowania portretu, spędzał czas w swoim gabinecie na Wawelu, a 500 metrów dalej, przy placu Kossaka, najczęściej trwała zabawa albo właśnie się do niej szykowano. Z przygotowań na fajfy, rauty, bale i przyjęcia Simona zapamiętała zapach matki. I nie był to wyłącznie zapach perfum antylopa. To była wreszcie matka, którą można było zobaczyć, dotknąć i przez jakiś czas mieć przy sobie. Nie niańka, nie bona, nie kucharka, nie guwernantka, nie służąca, tylko matka. Simona nie od razu mogła przyglądać się jej przygotowaniom do balu. Może była zbyt mała i przeszkadzałaby matce? Nie to, co starsza siostra Gloria, której Simona zazdrościła tego przywileju. Była też zbyt mała, by przyglądać się swemu ojcu, gdy siadał w pracowni przed sztalugami. Dzieci nie miały prawa zawracać mu głowy. Elżbieta pilnowała, by jej mąż miał spokój i ich córki nie wchodziły do jego pracowni. Ojca z bliska widywałyśmy raz do roku z okazji Bożego Narodzenia, wspominała Gloria. Był obcym panem, mieszkającym z drugiej strony domu, któremu lepiej było nie przebiegać drogi. Zapach matki to jedno ze wspomnień Simony z jej dzieciństwa, którym podzieliła się z innymi. O tym, jak cieszyła się matką, dotykając rąbka jej sukni, opowiadała między innymi koleżankom ze studiów, które pytały o kufry z sukniami wierzówce Jeden z wielu kufrów, które stały w holu, był pełen wachlarzy i tiulowych szali boa z piór. Simona nie zaglądała do środka tych kufrów. Niczego nie wolno było jej tknąć. Wspomina Jolanta Wątek jej koleżanka ze studiów, która przez dwa lata mieszkała w kossakówce. Matka wchodziła do pokoju córek tylko wtedy, gdy Gloria lub Simona były chore, albo trzeba je było ukarać. Kiedy wieżówce odbywały się przyjęcia, pilnowała, by nie wychodziły do gości. Miały też zakaz korzystania z łazienki. Na czas balów ich pokoju, guwernantka stawiała nocnik. Bale odbywały się wierzówce wtedy gdy nastąpił przypływ gotówki czyli gdy Kossak sprzedał obraz W salonie lał się wtedy szampan Jerzy bawił się ze swoją pachnącą antylopą żoną a w tym czasie Simona najczęściej płakała w swoim pokoju Może dlatego dzieliła się wspomnieniami krótko prędko niechętnie jakby chciała od nich uciec szybko jak antylopa Nie kłaść się na stole, nie zakładać nogi na nogę, nie bujać się na krześle, nie garbić się, nie przechylać głowy do tyłu, nie wieszać ręki na oparciu krzesła, nie mówić smacznego. Nie rozwalać się na siedzeniu, nie trzymać łokci na stole, nie gadać, nie mlaskać, nie rzucać się do talerza, nie jeść szybko, nie chrząkać, nie śpiewać, nie śmiać się do rozpuku, nie grymasić, nie chlupać, nie rzuć – Słyszała na lekcjach domowej kinder sztuby. Sztućce środka stołu to nóż i widelec do pieczeni. Musiała zapamiętać. Łyżka do szparagów. Łopatka do kawioru, czerpak do sosu, szufelka do cukru, widelec do homarów, łyżka do ponczu, czerpak do śmietanki Mosiężna miseczka z ciepłą wodą, stojąca na stole, służy do mycia rąk Gdy służąca przyniesie i poda owoce, na przykład czereśnie, należy umyć w niej ręce i dopiero wtedy schwytać czereśnie za ogonek i włożyć do ust Rzecz jasna bez ogonka o tym, by nie trzymać łokci na stole, nie dało się zapomnieć. W domu Kossaków były przy tym pomocne Myers' Conversations Lexicon, Encyklopedia Brockhausa albo francuski Larus Illustre. Tomy encyklopedii wkładano kilkuletniej Simonie pod pachy i musiała trzymać łokcie przy sobie. Wszystko odbywało się oczywiście pod czujnym okiem Elżbiety. Haus Gestapo, jak nazywa dziś swoją babcię Joanna Kossak, reprezentantka piątego pokolenia Kossaków. W domu Elżbiety i Jerzego Kosaków ściśle przestrzegano reguł zachowania się przy stole i w towarzystwie. Tu trzeba było wiedzieć, że wszystko ma swój czas i miejsce. I wszystko miało być zrobione na rozkaz, szybko i pod linijkę. Klasyczny pruski dryl. Simona to, Simona tamto, wspominała młodsza kossakówna. Córkom nie wolno nic albo prawie nic. Miały być tylko dobrze wychowane i dobrze się uczyć. W razie łamania zasad o dobrym wychowaniu przypominał wiszący na ścianie page. Simona była bita szpicurtą po całym ciele, także po głowie, gdzie popadnie. Za to, że się spóźniła, albo czegoś nie zjadła, za to, że czegoś nie zrobiła. Trudno powiedzieć, czy była przywiązywana do krzesła, żeby nie uciekała od stołu i zjadała wszystko, co dostała na talerzu, jak to czasem bywało w dobrych, ziemiańskich domach przed wojną, ale wiadomo, że jak nie mogła zjeść, ukrywała jedzenie za kredensem, za co też dostawała od matki Lanie. Zgodnie z przedwojenną zasadą panującą w tak zwanych dobrych domach, córki siadały do stołu w wieku 7-8 lat i wtedy zaczynały się uczyć dobrych manier. Wcześniej natomiast na hasło Jerzego dzieci Buda, Simona wraz z siostrą wchodziły pod stół albo znikały ojcu z pola widzenia. Obiad jadły w dziecinnym pokoju z guwernantką. Kiedy już dorosły i usiadły z rodzicami w jadalni, na środku stołu stał mosiężny dzwonek z rączką, którym ich matka przywoływała służącą w białym fartuszku. U szczytu stołu Rezydowała mama z ogromną zieloną papugą na oparciu krzesła, wspominała Gloria. Po prawej ręce mamy siedział tata, a na stole stał dzwonek na służbę. Machnięcie dzwonkiem, wjeżdża na stół zupa, następne, drugie danie, trzecie, deser. Jak w bajce, stoliczku nakryj się. Przy obiedzie nie wolno było nam, dzieciom, odezwać się ani jednym słowem. Ani jeden też kąsek nie mógł pozostać na talerzu, i w tym pomagały nam opatrznościowe, leżące pod stołem psy. Nie wiadomo, czy to właśnie w jadalni, czy też w jakichś innych sytuacjach, Elżbieta z mężem rozmawiali ze sobą tak, by córki nic nie rozumiały, czyli po niemiecku, zgodnie z zasadą, pas de vent les enfants, nie przy dzieciach. Simona została wychowana w domu, w którym świat dzieci był oddzielony od świata dorosłych żelazną kurtyną. Miała być dzieckiem zahartowanym w rygorze, pozbawionym zachcianek, które ma wykazać się wytrzymałością i odwagą. W dzieciństwie słyszała co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Dzieci i ryby głosu nie mają. To ostatnie powiedzenie sprawdzi za kilkanaście lat w swojej pracy magisterskiej na temat głosu ryb. Z dzieciństwa, które toczyło się całkiem innym rytmem niż świat dorosłych, Simona zapamiętała też lęk. W dzieciństwie i młodości bardzo często przeżywałam strach przed innymi ludźmi i chyba dorastając doszłam do wniosku, że jest to najbardziej upokarzające uczucie, jakie można przeżyć ale się z tego strachu wyzwoliłam, wspominała po latach. Kilkuletnia Simona zgodnie z hasłem An Englishman's home is his castle do domu przy placu Kosaka 4 nie mogła zapraszać żadnych koleżanek. Dziecko z dobrego domu nie mogło spotykać się z byle kim i byle kogo u siebie gościć. To było mauvais genre, w złym stylu. Kontakty z rówieśnikami były możliwe jedynie w czasie wizyt z rodzicami uznajomych albo babci Anny Śmiałowskiej w ściśle wyselekcjonowanym gronie. A to herbatka u księżnej Lubomirskiej przy ulicy Świętego Marka lub u dudy hrabiny Łubieńskiej przy ulicy Sobieskiego, czasem kinderbal u Berziakiewiczów, w najlepszym wypadku tylko spacer w niedzielę na planty. Koniecznie pod drobny rówkę, gdzie za parę złotych wypożyczało się drewniane, zielono malowane, składane krzesła ogrodowe, w dodatku bardzo niewygodne. I siedziało się godnie i sztywno, od czasu do czasu odpowiadając grzecznie na bezmyślne pytania zatrzymujących się na krótkie, zdawkowe rozmowy znajomych babci, opowiadała Gloria. Kinderbale odbywały się w bawialniach małych panienek z dobrych domów. Rówieśnice Simony były wyfiokowane i ubrane w muśliny. Młodsza kossakówna zgodnie z przedwojennymi zasadami, skromnie, wygodnie, swobodnie, zdrowo, na klejnoty przyjdzie czas, nosiła zwykle jedną szarą sukienkę i jedną parę tenisówek. Było bowiem nieprzyzwoitością przyciągać uwagę ubraniem. W szafie kossakówien królowała wełna. Wełna, wełna! I jeszcze raz wełna. Ona jest zawsze ostatnim krzykiem mody i dystynkcji, głosiły podręczniki przedwojennej Kindersztuby. I do wełny Elżbieta Kossak miała stosunek szczególny. Z wczesnego dzieciństwa Simona zapamiętała wełniany, gryzący sweterek, uszyty z koca jeszcze w czasie wojny, a z czasów szkolnych wełnianą, drapiącą kamizelkę, zakładaną obowiązkowo na gołe ciało. Którą kazała jej nosić matka. Nie wiadomo, czy wynikało to bardziej z wyznawanej przez nią szkoły charakteru, czy z troski o zdrowie zapadającej na anginy córki. W wełnianej gryzącej kamizelce Simona musiała się jednak czuć jak w piecu hutniczym z kolcami. Wełniany serdak powodował rany na ciele. Nie chciała się nim kłuć. Co rano ściągała go w drodze do szkoły i wkładała do tornistra. W dorosłym życiu nie będzie mogła nosić nawet wełnianych skarpetek. Wpadała przez ten sweterek do klasy spóźniona, co było akurat gwałtem na podstawowej zasadzie punktualności wpisanej w żelazne reguły przedwojennej kindersztuby. W dorosłym życiu pozostanie wierna tej zasadzie i punktualności będzie wymagała także od innych. Wśród reguł, według których została wychowana, były także szacunek do rodziców, służby i zwierząt, skromność, odpowiedzialność, rzetelność.